SCP-427 obecnie nie może się poruszać ani powodować żadnych szkód, więc wymaga jedynie minimalnej ostrożności. Jednakże, biorąc pod uwagę negatywne efekty SCP-427, tylko personel medyczny poziomu trzeciego lub wyższego może manipulować obiektem. Każda osoba używająca SCP-427 musi zarejestrować wszystko, co robiła. Ma to na celu uniknięcie niechcianych mutacji. Bestie z ciała stworzone przy pomocy SCP-427 muszą być natychmiast zabite, jeśli niemożliwy jest kontakt z nimi lub bezpieczne kontynuowanie eksperymentu. SCP-427 jest małym, dokładnie rzeźbionym medalionem z polerowanego srebra. Nie wiadomo, skąd ten artystyczny ornament. Jego średnica w najszerszym miejscu wynosi 3 cm. SCP-427 powstał w wyniku umieszczenia pigułki SCP-500 w SCP-914 i użycia opcji dokładnej. Kiedy jest zamknięty, nie wykazuje żadnych specjalnych właściwości. Po otwarciu da się zobaczyć małą kulę jarzącą się w centrum. Kula nie emituje promieniowania spoza zakresu widzialnego. Kiedy SCP-427 jest otwarty i działa na żywą tkankę, gwałtownie leczy wszystkie jej uszkodzenia i w jakiś sposób oczyszcza ją z obcych związków chemicznych, drobnoustrojów. Przeziębienie naturalnie przychodzi po 3 do 10 dniach. Dla porównania, jeśli leczenie wspomagane jest otwartym SCP-427, czas ten zostaje zredukowany do 2-4 minut. Zdolności lecznicze są kierunkowe, więc nie ma efektu, jeśli badany obiekt nie znajduje się w linii prostej względem kuli w centrum medalionu. Należy jednak nadmienić, że długotrwała ekspozycja na działanie SCP-427 powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia wraz z leczeniem obrażeń. Medalion poprawia sprawność układu odpornościowego organizmu. Odporność na toksyny i choroby wzrasta o 500% po 10 minutach ekspozycji i 1000% po 15 minutach. Poprawie ulega układy mięśniowe o 200-300%. Rośnie siła i wytrzymałość na ból. Wszystkie inne układy narządów zaczynają ewoluować i ulepszać się w kierunku czegoś w rodzaju biologicznej osobliwości. Personel klasy D wystawione na działanie SCP-427 przez ponad godzinę zaczął ulegać mutacji, by w końcu stać się bezkształtną masą tkanki. Szybkość przemiany rosła w toku eksperymentu. Bestia z ciała, nazywana tak ze względu na wygląd, stworzona dzięki SCP-427 i jest niesamowicie agresywna, ze śmiertelnym skutkiem. Atakuje każdą osobę, jaka znajdzie się w polu widzenia. Jest też bardzo odporna na większość znanych broni, lecz może być unieszkodliwiona przez poważny uraz lub temperaturę przekraczającą 1100 stopni. Jej inteligencja nie może być dokładnie zmierzona, lecz zakładając, że rozwój mózgu jest
analogiczny do ulepszenia reszty ciała. Można sądzić, że jej AQ po zakończonej transformacji wynosi sporo ponad 400. SCP-427 jest obecnie używany jako częściowy zamiennik dla pigułek. SCP-500, jako że potrafi uleczyć większość chorób, do leczenia których można użyć SCP-500. Efekty uboczne uznane zostały za dopuszczalne ryzyko, ale użytkownicy bezwzględnie muszą nagrywać całą swoją ekspozycję na działanie obiektu. Zaś poważne mutacje są uznawane za wskazanie do likwidacji. Dokument 427. Poniżej znajduje się transkrypcja rozmowy pomiędzy medykiem, który towarzyszył D073, a nim samym w trakcie eksperymentu, który doprowadził do zamiany D073 w bestię z ciała. D073 został wystawiony na działanie kilku patogenów i toksyn, w tym rychinowirusa, katar, wirusa grypy, streptokoka, cyjanku potasu, wirusa ebola i HIV. Łączny czas ekspozycji na działanie SCP-427 przekroczył godzinę, czego skutkiem był poniższy incydent. Początek zapisu. D073, wszystko w porządku? Jasne, chłopie, czuję się już świetnie, ale... D073? Połącz się z moim ciałem. Co, proszę? Biomasa jest całą mądrością. Co ci jest? Krzyczy prawdopodobnie, kiedy przemiana D073 się uzewnętrznia. Biomasa jest całą mądrością. Nadal krzyczy od czasu do czasu, łkając. Nasza biologia już dawno chciała się z nami zjednoczyć. Witamy naszą masę. Zakończmy już tyranię indywidualności. Spierdalaj ode mnie! Trzeszczące odgłosy, ich źródłem prawdopodobnie były drzwi do oddziału medycznego. Czemu boisz się tego, co doskonałe? Czemu odmawiasz zjednoczenia z masą? Pomocy! Pacjent D073 doświadczył katastrofalnych obrażeń! Kontynuuję. Dobijanie się do drzwi. Zabijcie to, zabijcie to! Jeśli nie chcesz polec wśród nas, rozerwiemy cię i oddamy w pustce! Krzyczy, rzęzi, wydaje dźwięki sugerujące poważne obrażenia.